Cześć, z tej strony Pechcic, a w dzisiejszym odcinku omówimy moim zdaniem 5 najlepszych broni w Black Ops Cold War. Zaczynajmy! Na samym początku wspomnę tylko, że ranking ten odwołuje się do mojej osobistej opinii i bazowany jest na moim doświadczeniu z daną bronią, więc jeżeli wasza opinia różni się od mojej, to możecie śmiało napisać o tym w komentarzu. Więc zaczynając od ostatniej pozycji, to jest nią Type 63, znany również jako SKS. Jest to broń półautomatyczna, o dosyć niewielkiej szybkostrzelności, co jest sporym ograniczeniem, szczególnie na małych dystansach. Sprawia to, że Type nie wybacza błędów i nietrafienie jednego strzału może być wyrokiem śmierci. Jednak pozytywnymi cechami dla tej broni jest stosunkowo niewielki odrzut i całkiem niezła pojemność magazynka, jak na tak powolną broń. Sprawia to, że sprawdza się ona na prawie każdym dystansie, a szczególnie na tych dalszych. Mówiąc ogólnie o Type 63, to jest ta jedna z tych niezawodnych broni, która nie wybija się zbytnio, ale nie zostaje też w tyle. Wady takie jak mała szybkostrzelność czy nie najlepszy czas celowania można łatwo naprawić paroma dodatkami, aby stworzyć z SKS-a porządną broń do każdego zadania. Idąc dalej do czwartego miejsca, to jest to FFAR-1, który wyjątkowo przypadł mi do gustu. Charakteryzuje się on ponadprzeciętną szybkostrzelnością, co sprawia, że gra się nim dla mnie nieco przyjemniej od innych karabinów szturmowych. Za taką szybkostrzelność rekompensuje całkiem spory odrzut, który na większych dystansach może powodować nieco problemów. Kolejną wadą jest stosunkowo mała pojemność magazynka, co znacznie ogranicza tą broń. Na szczęście większe minusy tej broni da się wyeliminować dobrymi dodatkami, co sprawia, że może się ona sprawdzać na zarówno większych i mniejszych dystansach. Na miejscu trzecim mamy pistolet maszynowy AK-74U, którego można pamiętać z bety jako wybijającą się broń, ale na szczęście została ona już nieco zbalansowana. Trzeba przyznać, że PM ten ma bardzo dobry czas zabijania, co jednak jest mocno rekompensowane innymi czynnikami. Z dobrymi statystykami obrażeń i szybkostrzelności dostajemy również całkiem sporo odrzutu pionowego, jak i poziomego, ale też wolny czas celowania, więc jest to raczej broń przeznaczona na krótsze zasięgi, gdzie powyższe czynniki mają mniejszy wpływ na przebieg walki, więc tam broń ta może dać z siebie najwięcej. Podsumowując, AK-74U to jest to bardzo dobra opcja broni głównej na mniejsze mapy. Jednak nie oznacza to, że z pomocą odpowiednich dodatków nie da się go przystosować do start na większe dystanse. Kontynuując dalej, mamy dwie bronie na jednej pozycji, którymi są M16 i AUG. Bronie te są bardzo podobne do siebie, bo obydwie strzelają seriami i mają bardzo dobry potencjał czasu zabijania. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że M16 ma nieco większą szybkostrzelność od AUGA, co sprawia, że karabin ten jest nieco łatwiejszy w obsłudze. Do zalet tych broni zdecydowanie należą niewielki odrzut, co sprawia, że radzą sobie całkiem nieźle na większych i średnich dystansach. Niestety bliskie starcia nie są najlepsze dla tych broni, ze względu na tryb strzelania. M16 i AUG są jednymi z lepszych broni w rękach celnych graczy, bo niezaprzeczalnie wymagają one celnej ręki. Wynagradzają one nas jednak świetnym czasem zabijania i bardzo porządnymi statystykami ogólnymi. Na samym szczycie mamy pistolet maszynowy MP5, który jak rok temu jest znowu najlepszą bronią w grze. W skrócie PM ten ma najszybszy czas zabijania w całej grze, co czyni go królem broni automatycznych. Jak większość broni z tej klasy, MP5 również ma pewną ilość odrzutu faktycznego i wizualnego, jednak i tak jest to dominator małych dystansów. Za sprawą ostatniej aktualizacji, broń ta ma nieco krótsze zasięgi, co ogranicza nieco rolę tej broni jako narzędzie do wszystkiego. Niestety nie zmienia to faktu, że broń ta będzie bardzo często widywana w naszych lobby. A jak wam podobają się bronie i zbalansowanie ich w Black Ops Cold War? Dajcie mi znać w komentarzu i podzielcie się swoim zdaniem. To już wszystko. Dzięki za oglądanie i cześć!